Hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40, mam zaszczyt powitać was na kolejnym jakże epickim, nie bójmy się tego powiedzieć, materiale serii Zagrajmy w City Skylines, czyli z rozbudowy aglomeracji centrum wszechświata, jaką rzecz jasna jest Pierdziszewo. Oczywiście, jak to cudownie wygląda, zobaczcie tylko na tą sylwetkę wielkomiejską, dwa centra finansowe, zagłębia typowych drapaczy chmur, jedno rzecz jasna, główne tutaj, drugie znajduje się bezpośrednio tutaj. Cudownie to rozpościera swoje dumne lico z ponad okolicznej zabudowy, która i tak w Pierdziszewie jest dosyć wysoka, zdecydowanie trzeba przyznać. Gdyby to miasto istniało naprawdę, no to stałoby się najwyższym miastem na świecie, no bo tu jest tyle takich potężnych struktur jak Burj Khalifa, właśnie Shanghai Tower i tak dalej, takich właśnie budynków, które są w tej pierwszej topce, w pierwszych 50 najwyższych wysokościowców naszej planety, że rzeczywiście podbijałoby to średnią, a i przy okazji wokół, zobaczcie, to wszystko wygląda dosyć filigranowo, nieszczególnie ambitnie, ale te wszystkie wieżowce tutaj przecież mają po 30, no myślę, że tak, po 30 pięter. Po 30, po 20, może nawet po 40, co po niektóre, więc to nie są bynajmniej małe struktury. Ale dobra, mniejsza o to. Ważne natomiast jest to, iż chciałbym ponownie odpłynąć w gameplay. Z tego co pamiętacie, na poprzednim materiale z tej serii jakoś potwornie dużo się nie działo. To był taki odcinek typowo zapoznawczy. Dzisiaj chciałbym już zrealizować konkretne plany, zrobić znacznie, znacznie więcej. A i przy okazji, no zależałoby mi także na tym, żeby rozbudować sobie obszary wydobywcze. Ostatnio zbudowałem dzielnicę górniczą, Ravenholm. Natomiast w przyszłości, no będę również zmierzał i dążył do tego, żeby wykreować sobie dzielnicę petrochemiczną i... Kurczę, to nie będzie takie łatwe, bo ta ropa naftowa jest bardzo daleko od centrum. Teoretycznie jest także tutaj, ale nie wiem, czy tutaj będę w ogóle cokolwiek budował. No, trzeba będzie się troszeczkę napocić, żeby wykreować tutaj właśnie taką dzielnicę petrochemiczną, a czy dzielnicę, to już nie będzie Pierdziszewo, tylko jakaś tam mniejsza mieścinka, ale mimo wszystko by mi na tym bardzo mocno zależało, dlatego, że twórcy gry poza DLC dodali bardzo ciekawą strukturę do tego produktu, no, którą również chciałbym gdzieś tutaj zlokalizować bezpośrednio podal Pierdziszewa. Jest to rzecz jasna, zaraz wam to pokażę. A, jest! Platforma startowa HripsyKix. Tak się to fachowo nazywa. Rzecz jasna, jest to coś na kształt takiego typowego Houston w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, platforma startowa rakiet. Rzecz jasna, tutaj no nie startują bezpośrednio wszystkie rakiety Stanów Zjednoczonych i całego świata, ale znacząca ich część. Bezpośrednio takie platformy startowe znajdują się również w dawnym bloku wschodnim, obecnie w Chińskiej Republice Ludowej, a i przy okazji w Federacji Rosyjskiej. Z takich platform startowały rakiety słynnego Jurija Gagarina, a i przy okazji wszystkie inne rakiety, które po prostu, no ich celem było osiągnięcie orbity okołoziemskiej, wystrzelenie jakiegoś naturalnego satelity. No, nie bardzo naturalnego, ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu satelity, prawda? Jeżeli chodzi o tym podobną strukturę w grze, jest to całkiem ciekawa budowla i można sobie wykreować rakietę, można ją nawet wystrzelić, ale to wcale łatwe nie jest, bo trzeba najpierw skolekcjonować właśnie zasoby rudy żelaza, węgla, ropy naftowej, żeby móc tą rakietę zbudować. A kiedy się ją już zbuduje, co też swoje trwa, no to wtedy możemy kolonizować inne planety i Bóg mi świadkiem, że przyjdzie jeszcze na nas chwila, kiedy bracica typowego prosi Szacznika spocznie dumnie na księżycowym pyle. Tak jest, będziemy w przyszłości kolonizowali inne planety, ale póki co, rzecz jasna, skupimy się na bardziej takich trywialnych realiach okołoziemskich. Dobra, z tego co pamiętacie, bo znowu zaczynam ględzić, już ględzę 4 minuty, nic się przecież nie dzieje, tak więc odpłyńmy w gameplay. I z tego co zapewne pamiętacie, ostatnio wykreowałem dzielnicę tutaj, ale ostatecznie nie rozkazałem rozpoczęcia zabudowy, to zrobię w tej chwili. Mianowicie tutaj mają powstać te słynne kopalnie. Kopalnie węgla kamiennego, kopalnie... Przepraszam, rudy miedzi, żelaza i tak dalej. To jest moim celem. Zobaczymy, jak się to będzie rozrastało, czy rzeczywiście to dosyć szybko tutaj wyewoluuje, czy będę strasznie długo czekał na te kopalnie, mam bladego pojęcia, po prostu czas pokaże. Tak czy inaczej, żeby się to jakkolwiek rozbudowywało, to muszę również wykreować tutaj jakieś parki. Ja wiem, że z tych parków to specjalnie wiele nie ma, bo one i tak, no drzewa tutaj nie chcą rosnąć w takich realiach bardzo mocno zanieczyszczonych, ale wiecie, ludzie tutaj odpoczywają, to jest bardzo ważne. A i przy okazji jest to tym ważniejsze. Tu nie mogę. Aha, nie mogę, bo jest ta przecież linia energetyczna, no fakt. Tego też nie dam rady, to muszę coś takiego mniejszego, na przykład to.
Oj, to jest całkiem w pytkę. Dobra, czyli jedną taką strukturę wybudowałbym tutaj. Tutaj jeszcze jakiś taki obszar. U, już się budują kopalnie, zobaczcie ludziska, już się stawiają kopalnie. Będzie epicko, będzie się działo, coś mi tak mówi. Rzeczywiście powinno być całkiem w pytencję. Tu bym gdzieś postawił jeszcze jedno coś takiego. Dlaczego ja tutaj stawiam? Bardzo słusznie zwracaliście mi na poprzedniej serii, znaczy poprzedniej serii, to jest kontynuacja tej samej serii, ale wiecie, na poprzedniej takiej serii z nagrywania tejże właśnie gry, że dobrze jest budować tym podobne struktury, jakieś parki, takie obszary typowo rekreacyjne, bo to poprawia jakość takich obszarów przemysłowych. I rzeczywiście taka jest prawda, to jest bardzo ważne z perspektywy takich obszarów, bo tutaj zobaczcie, na południu nie ma pracowników. Dlaczego? Zakłady mi plajtują na masową skalę. Dlaczego? Właśnie dlatego, że one jeszcze nie są rozwinięte. Tutaj mam najwyraźniej zbyt mało parków, na wskutek czego mam zapotrzebowanie na nisko wykwalifikowanych robotników, których w moim mieście raczej nie ma, bo szkół mam naprawdę dużo. No, system edukacji w Grzechosławii funkcjonuje całkiem przyzwoicie, tak więc na niego absolutnie tutaj nie możemy narzekać, tylko że no, efekt uboczny jest taki, że nie ma komu pracować w takich zakładach, ale na północy już tego problemu nie ma. Zobaczcie, dlaczego? Na przykład taka fabryka ma zapotrzebowanie na jednego niewykształconego pracownika, na 5 wykształconych, na 9 dobrze wykształconych i na 17 bardzo dobrze wykształconych, już takich ewidentnie po studiach, prawda? Dlaczego to jest zwykła fabryka? No właśnie dlatego, że ma tutaj te parki. I ta fabryka też już troszeczkę inaczej wygląda, zobaczcie, ona tak nie kurzy. Tak więc chciałbym w przyszłości takich fabryk, no, możliwie jak najwięcej, to jest rzecz jasna całkiem oczywiste. Natomiast czy tutaj mam takie przybytki? Mam. Mam tutaj parki, czyli niedostateczny rozwój tych zakładów jest najwyraźniej spowodowany tym, że one dopiero się zaczęły budować, jeszcze nie zdążyły wyewoluować w lepszą formę, ale w przyszłości prawdopodobnie właśnie to się stanie, tak więc no będę miał tutaj dobre myśli na ten temat. I rzeczywiście też, no, troszeczkę ostatnio rozbudowałem, jeszcze zanim zdążyłem się z wami pożegnać, te obszary typowo przemysłowe, tak więc też mi poznikały już te ikonki, że nie mam dóbr na handel. Jak to piękne, panie! Aż mi pytok odskakuje, takie to dobre, molto bene! Bellissimo! Jak mi się to centrum podoba, zobaczcie, jakie kolosalne struktury, jakie drapacze chmur. Jakie to jest przecudowne. Boże, jakie to miasto jest piękne. Naprawdę, chciałbym w takim mieście mieszkać. Znaczy, w praktyce nie do końca, dlatego że strasznie zrażają mnie takie ogromne struktury budowlane, zrażają mnie takie ogromne, rzecz jasna, aglomeracje, bo to jest uciążliwe mieszkać w takich miejscach, wszędzie jest pełno ludzi, nawet jak się idzie do metra, no to zawsze jest kolejka, wody nie ma, zawsze jest kolejka do tego metra, wszędzie tych ludzi jest pełno, każdego dnia się o nich wręcz potykacie, to jest uciążliwe, to jest nieprzyjemne, do tego dochodzi zanieczyszczenie i tak dalej, ale mimo wszystko, no też ma to swoje plusy i minusy, prawda, zarobki w takich aglomeracjach są zdecydowanie znacząco wyższe niż w innych obszarach kraju, tak więc można sobie pozwolić na to, żebyście na przykład pracowali w takiej potężnej aglomeracji jak Nowy Jork, załóżmy przez 20 lat życia, a potem odłożycie tyle hajsu, że jesteście sobie w stanie kupić piękną willę w jakimś tam zadupił Stanów Zjednoczonych, niewielkim miasteczku, przeprowadzić się tam i żyć sobie spokojnie, albo zatrudniając się w niestresującym, mało dochodowym zawodzie, albo załóżmy w ogóle nie pracując, prawda? Więc też ma to swoje plusy i minusy. Zobaczcie, powstają mi tutaj kopalnie. No całkiem to ciekawe. Spójrzcie, tak to się prezentuje. Do kopalni jakoś potwornie dużo modów nie ściągałem, więc głównie to są budynki niezmodowane. Zobaczcie. Tutaj jakieś koparki czerpakowe. Nie prezentuje się to jakoś potwornie naturalnie, realistycznie, ale mniejsza. Ważne, że są kopalnie. To mnie tutaj głównie cieszy. I zobaczmy, co w związku z tym. No już na dobry początek mają całkiem spore zapotrzebowanie na wykształconych robotników. Bardzo mocno mnie to cieszy. Natomiast no niestety na niewykształconych również to zapotrzebowanie jest. Tak więc, zobaczcie. To są te maszyny do badania profilu gleby, profilu skalnego. Po prostu wwiercają się, żeby zobaczyć, jakie tam są złoża. To też jest bardzo realistyczne, bo w przypadku prawdziwej budowy kopalń albo jakichś platform wiertniczych zawsze na początku przyjeżdżają właśnie takie maszyny, wwiercają się na głębokość kilkuset metrów, czasami nawet kilku kilometrów w głąb gruntu. No i rzecz jasna pobierają stamtąd próbki profilu glebowego, profilu skalnego, żeby określić
rachunek prawdopodobieństwa tego, czy na przykład pod nami rzeczywiście znajdują się jakiekolwiek wartościowe kopaliny. Tak się robi w przypadku kopalni złota, srebra, miedzi, żelaza, ropy naftowej, rzecz jasna tych platform wydobywczych, ropy naftowej, gazu ziemnego i tak dalej, żeby po prostu nie budować kopalni w ciemno, no bo moglibyśmy w ten sposób zbankrutować. No, tak się nie robi, no, raczej by to było idiotyczne. Zbyt długo by to funkcjonować nie mogło, że budowanie sobie kopalń na chybił trafił. Może jeszcze gdzieś bym tutaj jakieś takie boisko zmieścił, żeby podnieść ewidentnie zadowolenie ludzi w tym miejscu. Tutaj mi się zmieści. Nie, nie zmieści się. No to musi być tutaj. Dobra, nie tak czy inaczej, też bym planował, kurczę, jeszcze wybudowanie jednej magistrali kolejowej, która będzie przechodziła stąd, tutaj, łączyła się z tą. Potem tutaj się znowu będą rozgałęziały, przechodziła mostem tu, tutaj może na jakiś wiadukt, żeby już nie chcę po prostu łączyć tej nowej magistrali kolejowej ze starą, żeby znowu tutaj nie przeprowadzać więcej pociągów na te już bardzo mocno eksploatowane torowiska, gdzie tych pociągów pojawia się masa, więc cały czas no, występują jakieś tam mniejsze bądź też większe korki. Tego chcę uniknąć, dlatego też zależy mi na tym, aby wybudować kolejną magistralę kolejową, nie połączoną z tą pierwszą, i ona będzie przechodziła tutaj. Tutaj będzie, rzecz jasna, no, będą mogli wsiadać tutaj ludzie na pociągi. Te tory potem będą prowadziły jakoś tak, tu się to będzie właśnie łączyło, tu na południe, ludzie będą wychodzili do pracy w tym obszarze, a potem te torowiska pójdą jeszcze dalej na południe, prawdopodobnie tunelem, bo tutaj raczej mostu sobie nie wyobrażam w tym miejscu, i gdzieś tutaj na południe, żeby też pracowników dowozić w te obszary, czyli w te rejony, gdzie znajdują się pokłady ropy naftowej, no bo tam no też ktoś pracować musi. Tak więc na tym mi zależało. Kopalnie powstają, bardzo mnie to cieszy, niezmiernie mnie to kontentuje. A póki co chciałbym się troszeczkę właśnie skupić na tym kanale, którego to chciałem przekopać. Rzecz jasna, będzie to naprawdę monstrualna, wręcz nieopłacalna inwestycja, ale ludzie takie inwestycje rzeczywiście robią w realnym świecie, dopuszczają się także i ich. Kurczę, żeby dobrą próbkę wziąć, czekajcie, muszę właśnie wziąć dobrą próbkę terenu. Będę musiał wyrównać grunt. O. Tego potrzebuję. Ale co ty mi robisz? Nie, no źle mi robisz. Co ty robisz, kurde no? Ta gra czasami ma problemy. Szlak. Nie wykrywa mi, czy to jest to. Wyrównanie, a to? Zmiana terenu. Mhm. To może to. A, widzicie, to jest ten guzik. Dobra, pomyliłem sobie guziki. My bad, moje łóżko. Oczywiście, że tak. Teraz to, co robię, wydaje się być wręcz barbarzyńskim zabiegiem, bo z tego, co widzicie, no strasznie mocno ingeruje tutaj w ukształtowanie terenu. Powiedzmy, że o, coś takiego, to będzie odpowiednie. Ale spokojnie, ja to jeszcze postaram się tak w miarę wyrównać w przyszłości. Jakoś to tak po prostu zrobić, żeby było dobrze. Jednym słowem, postaram się, żeby było dobrze. No zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czy to jest dobry poziom? Jak najbardziej myślę, że powinien być odpowiedni. I właśnie będę się starał przekopać kanał do tamtej ogromnej depresji na drugim brzegu Grzechosławii, na drugiej stronie. Czekajcie, tutaj bym... Oj, nie, nie, nie. To za mocno poleciałem. Miałem mocny znacznik i dlatego się tak podziało. Czekaj. Cieki breki damkie. Nie. Tutaj to podnieś, o. Chciałem taki delikatny brzeg. W miarę możliwości delikatny. Coś takiego? Wow, dym, kisiel się wylewam z majciochów. Co to się tu dzieje? Panie, pędzą konie po betonie. Niestety zapada noc. Jest już ciemno, ale wszystkim jedno, bo kisiel z majciochów się wylewa. Nie miało to sensu zagroż. Dobra, tego nie było, to świetnie. Ale jest już ciemno. Raczej robi się ciemno, nie do końca mnie to pasuje, bo kurczę, w nocy będzie ciężko kopać. Teoretycznie mam te linie, które mi obrazują, a widzicie, już mam zapełniony wskaźnik. To będzie kosztowało istny majątek, ludziska, prawdziwy majątek, wybudowanie tego kanału. Ale też wam o kanałach na świecie poopowiadam troszeczkę i udowodnię, że ludzie takich rzeczy się w realnym świecie podejmowali wielokrotnie. Wydawali prawdziwe fortuny. Wow! Znowu ten zbyt mocny wskaźnik, no. Wydawali prawdziwe fortuny na to, żeby
przekopywać takie kanały, bo takie kanały rzeczywiście potrafiły dostarczać jeszcze większych fortun z perspektywy swoich dochodów i użyteczności. Kanały międzynarodowe i ogólnoplanetarne zmieniały geopolitykę, strukturę gospodarczą naszej planety, bardzo inwazyjnie wpływały na rozwój poszczególnych krajów i przy okazji miast. Świetny przykład to choćby przeprawa wodna Świętego Wawrzyńca i system rzek oraz kanałów, które wychodziły bezpośrednio z Nowego Jorku w rejon centralnych Stanów Zjednoczonych. Te kanały potem łączyły się, rzecz jasna, ze środkowymi Stanami Zjednoczonymi, z obszarem Wielkich Jezior. Myślicie, że dlaczego Nowy Jork jest tak pieruńsko bogatym i dobrze rozwiniętym miastem? Swego czasu było to najpotężniejszym miastem, taką aglomeracją ludzką na naszej planecie. I też warto wspomnieć o tym, że była to najbogatsza aglomeracja ludzka. Dlaczego? No właśnie ze względu na te przeprawy wodne, przez to, że cały handel z Europy przechodził przez Nowy Jork. Na samym początku, na dobrą sprawę, no Nowy Jork był głównym portem takim odbiorczym dóbr z Europy, no bo to było pierwsze takie największe miasto amerykańskie ze strony wybrzeża, tak więc wszystkie dobra, które właśnie były wysyłane z Europy do Ameryki, przechodziły przez Nowy Jork, a potem również szły przez niego w głąb Stanów Zjednoczonych, bo tak jak właśnie mówiłem, to był ten system kanałów, więc na dobrą sprawę do momentu, kiedy cała Ameryka, Stany Zjednoczone nie stały się typowo bezpiecznym miejscem z perspektywy takiej komunikacji lądowej, wiecie, żeby kolej żelazna, żeby drogi wybudować z jednego wybrzeża na drugie, słynna droga 66, no dzisiaj możemy sobie tak Stany Zjednoczone przejechać ze wschodu na zachód i vice versa, ale dawniej ludzie tego raczej unikali, od tego stronili, z tego prostego powodu, pomijając już fakt, że taki transport był droższy sam w sobie niż transport morski, bo transport morski z natury jest najtańszym transportem, jaki człowiek wymyślił. Nie jest najszybszym transportem, ale najtańszym. Natomiast też warto wspomnieć, że na dobrą sprawę przede wszystkim ta droga lądowa była bardzo niebezpieczna w dawnych Stanach Zjednoczonych. Ludzie nie chcieli jeździć lądem, dlatego że to było po prostu niebezpieczne. Wiecie, ten dziki zachód to się znikąd nie wzięło. Tam bez przerwy koczowali Indianie, tam bez przerwy koczowali również standardowi kauboje, ludzie, którzy, po prostu bandyci, którzy czyhali na handlarzy, na kupców, na jakichś bogaczy, którzy akurat będą chcieli się przeprawić. Te napady na dyliżanse znikąd się nie wzięły w ogólnoświatowej kinematografii. Te napady na kolej żelazną także znikąd się nie wzięły. A w przypadku statku mieliśmy zawsze większe możliwości. Oczywiście, kiedy płynęliśmy takim kanałem, no to mimo wszystko byliśmy narażeni na atak ze strony jakiegoś tam wroga, jakiegoś bandyty, no bo to był kanał, zawsze ktoś mógł do nas przypłynąć i tak dalej, jakąś łódeczką, ale mimo wszystko, no łatwiej było utrzymać rzesze ochroniarzy, którzy byli uzbrojeni na przykład na statku, niżli na kolei, bo pociąg też mniej osób mógł przewozić, a i przy okazji to było tańsze i to było bezpieczniejsze, bo zawsze ktoś musiał do nas bezpośrednio przyjść ze strony brzegu, myśmy na tym brzegu go mogli zobaczyć z wielkiej odległości, no i też zanim się załadował na jakąś łódkę, żeby do nas przypłynąć, nas zaatakować, już byliśmy przygotowani na odparcie takiego ewentualnego ataku. Tak więc to było znacznie bezpieczniejszą formą podróży i transportu niż droga typowo lądowa. Dlatego też Nowy Jork się tak bardzo rozdmuchał w swojej strukturze. To się stało najbogatsze miasto świata, największe miasto świata, właśnie ze względu na to, że wszystkie dobra przechodziły przez to właśnie miasto. A wiecie, skoro przez Nowy Jork te dobra przechodziły, to zawsze coś tam z tych dóbr w Nowym Jorku zostawało. Zawsze jakieś cła tam były pobierane, więc bezpośrednio miasto na tej podstawie, rzecz jasna, dochodziło do wielkiego majątku i ludzie, którzy tam mieszkali, potentaci, ludzie, którzy no byli bardzo bogaci i tak naprawdę sami rozwijali gospodarkę, kształtowali gospodarkę Stanów Zjednoczonych. To było bardzo ciekawe. A takich przykładów na świecie jest znacznie więcej. Świetny przykład to choćby kanał Białomorski, który wpłynął na rozwój samego Sankt Petersburga, czyli Pieterburga, słynnego miasta w Federacji Rosyjskiej, który po dziś dzień jest drugim co do wielkości miastem owego kraju. Przecież zaraz po Moskwie jest Sankt Petersburg, ogromna aglomeracja, gdzie również ten przemysł strasznie mocno się rozwinął, przez to właśnie przez takie struktury jak Kanał Białomorski, chociaż to akurat nie jest najlepszy przykład, głównie również przez główne magistrale kolejowe kraju, które tam się rozwijały, ale także dlaczego właśnie te główne magistrale kolejowe Federacji Rosyjskiej, dawnego Związku Radzieckiego, prowadziły w stronę Sankt Petersburga, ano właśnie dlatego, że tam był port.
i drogą morską można było te dobra bezpośrednio przeflankowywać na drogę lądową. A dlaczego sam kanał białomorski nie odniósł tak wielkiego sukcesu i miał tak wielkiego wpływu na rozwój tegoż właśnie Sankt Petersburga? A no choćby z tej prostej przyczyny, że wiecie, to był taki twór typowo propagandowy, były te plany pięcioletnie, Józef Wissarionowicz Dżukaszwili nalegał, naciskał, te władze komunistyczne ponaglały, ludzie się chcieli mieścić w terminach, więc efekt końcowy był taki, co jeszcze w połączeniu z tym faktem, że kanał był budowany no siłą robotniczą niewolników, bo niewolnicy stawiali właśnie z łagrów okolicznych tenże kanał, zaowocowało tym, że no po prostu nie był on odpowiednio zaprojektowany, nie był on odpowiednio wybudowany, nie udało się sprostać normom ze względu na to, że ci niewolnicy, wiecie, żeby tych niewolników chociaż odpowiednio żywić, to oni by mogli takie kanały budować, bo mieliby siłę do pracy. Natomiast oni mieli te stawki głodowe, jakie były warunki życia w łagrach rosyjskich, no dawnych łagrach Związku Radzieckiego. Jeszcze wam w przyszłości na ławach mojego kanału będę opowiadał. To jest bardzo ciekawy wątek. Zobaczcie, jak to równiutko buduje. Pięknie. Coś cudownego. No, natomiast to w przyszłości wam o tym będę opowiadał. A jeżeli chodzi o dzisiaj, no wiedzcie po prostu, że te stawki żywieniowe były iście głodowe w łagrach. Tak więc ludzie tam nie mogli pracować na pełnię swoich możliwości, po prostu głodowali. Dlatego też no, nie dało się sprostać tym normom, nie dało się zrealizować tych wszystkich założeń w takich terminach, jak władze ZSRR, Sowieckiego Sojuza, sobie zażyczyły. No i to rzecz jasna owocowało... Co mi się tutaj górki skończyły? No pierdaczysz! O kurde. Dor. Ja tu wyszedłem na prosto. Zobaczcie, zobaczcie, jak głęboki kanał musiałem wykrować tutaj, a tutaj nagle wyszedłem na prosto, na równo. Czy to na pewno jest depresja? Bo ja tego, prawdę mówiąc, nigdy nie sprawdzałem. Jakby się nagle okazało, że nie, no to grubo. Czekajcie, wezmę próbkę tutaj, w tym akwenie. To jest dokładnie ten... Nie, no niemożliwe. Wezmę próbkę tutaj, o. Mam nadzieję, że to jest depresja, bo inaczej robię z siebie debila. To jest depresja i to naprawdę wielka. Więc tutaj powstanie mi ogromny zbiornik wodny. Super. Już się bałem. Ale nie, całe szczęście. Wszystko everything is under kontrolen ja bytem. To będzie potężny zbiornik wodny. Tylko tutaj po prostu mam takie zagłębienie terenu, że nagle się okazało, że ten kanał, no nawet jeżeli wyszedł mi troszeczkę ponad okoliczną powierzchnię gruntu, to też nie będzie nic nierealistycznego. Takie kanały istnieją w realnym świecie, choćby w Holandii. No nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście takie zdjęcie. Ja w Holandii teoretycznie nigdy nie byłem, tak więc nie powinienem się o tym wypowiadać, jak Holandia wygląda, ale widziałem to na zdjęciach, że faktycznie mają tam takie kanały, które są przeprowadzone ponad okolicznym poziomem gruntów. Więc efekt jest taki, że macie na przykład zdjęcie, jak są okoliczne jakieś tam farmy, wiecie, takie równiny wokół, nagle nasyp górki i potężny tankowiec płynie sobie kanałem ponad okolicznym terenem, po prostu okolicznym anturażem, bo te wszystkie równiny wokół są niżej od poziomu samego morza wokół i tego kanału. Tak więc nieprawdopodobna sprawa, że się oni nie boją, prawda, takich rzeczy robić. Aż strach pomyśleć, co by się tam działo, gdyby nagle taki kanał został przerwany. No, byłoby to potworne w skutkach. Tak czy inaczej... Tutaj postaram się jednak takich rzeczy nie robić, tak więc jeżeli mam jakąś depresję tutaj, to ją po prostu zasypę nadmiarem tego gruntu, który zyskałem poprzez kopanie tego kanału i już jest wszystko w pytkę. Mam tutaj rzecz jasna jeszcze autostradę, możecie zachodzić w głowę, dlaczego, jak planuję to tutaj rzecz jasna przeprowadzić. Myślę, że autostradę po prostu puszczę, no nad tym kanałem, nie? Nad tą wodą. Jakieś mostki, coś w ten deseń. Zaczyna się dzień, tak więc bardzo mnie to cieszy, bo teraz mi się ten dzień przyda. Mogę zobaczyć, jakie tutaj te pasma górskie wykreowałem. No niespecjalnie duże, ale też jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby tutaj takie wille na wzgórzach Hollywoodu za miastem wykreować z widokiem na to wszystko. Zobaczcie, jaki to będzie cudowny widok. Ach, ale to będzie pejzaż. Zupełnie jak realny Hollywood w prawdziwym...
LA, czyli w Los Angeles, w słonecznym LA. Tam również całe miasto jest otoczone takimi wzgórzami, dlatego ma bezpośrednio również problemy ze smogiem, tak jak Kraków, ale co warto zauważyć, jest otoczone wzgórzami, tak więc te najbogatsze dzielnice Hollywoodu są właśnie na tych wzgórzach i tam taka willa potrafi kosztować załóżmy 20 milionów dolarów, ale kiedy sobie ją kupicie, to macie widok na całą aglomerację LA, aż po horyzont te wieżowce. Nieprawdopodobna sprawa. No gdybym był pierdylionerem, zdecydowanie bym tam sobie willę zakupił, bo no byłoby to całkiem ciekawe. Jedną bym miał w Los Angeles, drugą może w Nowym Jorku, bezpośrednio w tym wieżowcu, bo to jest taki właśnie wieżowiec bogatych apartamentów, apartamentowiec, o czym wam już kiedyś opowiadałem. No, trzeci apartament mógłbym sobie zakupić na przykład w Azji, choćby w Dubaju, w Burj Khalifa, tam też są apartamenty z widokiem na całe miasto u moich stóp. To by było coś ciekawego. No oczywiście super bogaci naszej planety mogą się w takie rzeczy bawić. No niestety zwykłemu zjadaczowi chleba to pozostają tylko marzenia. Zobaczcie, ilu ludzi w ogóle ściąga w stronę Pierdziszewa, a ilu wyjeżdża. Jest pewna dysproporcja. Więcej osób jedzie do Pierdziszewa, niż z tego miasta wyjeżdża. Ale to dobrze. To dobrze. Zobaczmy, jak się to kreuje tutaj, ta zabudowa. Póki co brakuje robotników, to mnie ani trochę nie dziwi. Tak jak mówiłem, na początku będą z tym pewne problemy, aż do momentu, kiedy, rzecz jasna, no nie wykreuje się tutaj ten przemysł nieco bardziej zaawansowany i nie będę mógł zatrudniać już wykształconych pracowników. Natomiast póki co, korzystając z tego, że no mam już takie namiastki dnia, może jeszcze troszeczkę na ten dzień tutaj przeczekam. I z tego co widzę, już nagrywam na tym etapie materiału 25 minut, więc jeżeli chciałbym zamknąć klip filmowy w 30 minutach, wypadałoby zacząć tutaj pierdaczyć o ciekawostkach i już zakończyć budowę. Zbyt wiele nie zrobiłem. Niestety to jest normalne w tym tytule, to jest po prostu wolny tytuł. Takie gry jak Cities Skylines to są wolne gry, tak więc wolno się tutaj robić cokolwiek, dlatego właśnie, nie z innego, a z tego powodu dawniej było tak, że no potrafiłem dwugodzinne klipy filmowe z tego tytułu właśnie nagrywać. Teraz nie jestem w stanie, jak już mówiłem, tak więc będę teraz przechodził do ciekawostek. No trudno, ile zdążyłem zrobić, tyle zdążyłem, a teraz ciekawostki. Ludziska, o czym bym wam dzisiaj chciał poględzić? Może dokończę jeszcze o tym nieszczęsnym kanale białomorskim, bo zacząłem właśnie mówić, a w przyszłości mogę o tym zapomnieć. Zacząłem mówić o tym, że no nie do końca on wypalił, nie do końca miał tak wielki wpływ na rozwój Federacji Rosyjskiej, dawnego Związku Radzieckiego, jakby się można było spodziewać. Dlaczego? Oczywiście był to kanał, który omijał sobą przez największe jeziora Europy, cały Półwysep Skandynawski, no i z tych północnych mórz, już takich typowo polarnych mórz Związku Radzieckiego, zyskiwaliśmy przepływ potężnymi statkami handlowymi w stronę Bałtyku, więc było to bardzo opłacalne z perspektywy no, geopolityki, gospodarki i tak dalej, ale kanał się nie spisał, właśnie dlatego, że chciano sprostać normom, chciano sprostać tym programom pięcioletniego rozwoju. No, terminy ich goniły, ci niewolnicy nie chcieli z łagrów pracować tak efektywnie, jakby musieli, żeby ten kanał wybudować. No i na wskutek tego, żeby wujek Stalin się nie pogniewał i partia komunistyczna, no to ostatecznie kanał został wybudowany. Budowa została zakończona, tyle tylko, że nie zdołano wybudować tak głębokiego kanału, jakie były wymogi. Tak więc to był taki sukces typowo propagandowy. Partia komunistyczna nie chciała, żeby doszło do takiego no grymasu społecznego, że wiecie, no planowali, jednak nie dali rady komuniści, czyli co? Czyli gospodarka jednak nie jest odpowiednio zarządzana. Skoro nie dali rady, skoro nie potrafili, to znaczy, że ten komunizm jednak taki świetny nie jest. Żeby zapobiec tym podobnemu myśleniu, po prostu władze komunistyczne no zleciły zakończenie robót w tym momencie, kiedy te roboty jeszcze nie zostały zakończone, na skutek czego kanał został przekopany, ale był płytki. Zbyt płytki, żeby jakieś potężne statki handlowe mogły tamtędy przepłynąć. Tak czy inaczej, o takich kanałach, o kanale panamskim, który również miał potężny wpływ na ogólnoświatową, ogólnoplanetarną geopolitykę, będę opowiadał być może w przyszłości, być może nie. Zobaczymy, jeżeli tylko będę miał czas, to będę się w tym pławił niczym prosie w kiślu. Natomiast póki co, skoro już przekopuję również kanał, no to może poopowiadam wam o najpotężniejszym, najbardziej ambitnym i najbardziej rozsławionym kanale świata, całej naszej kuli ziemskiej, który co ciekawe również stał się takim kanałem najbardziej inwazyjnym z perspektywy swoich skutków. No myślę, że domyślacie się, o czym tutaj mowa. Rzecz jasna bije do kanału Suezkiego, który tak naprawdę skraca transport handlowy pomiędzy Azją a Europą o 7,5 tysiąca kilometrów.
Nie musimy. Statki handlowe nie muszą opływać całego kontynentu afrykańskiego, tak jak to robiły za dawnych czasów, jeszcze w epoce średniowiecza, ale co ciekawe, nie w epoce samego antyku, o czym niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, niewielu ludzi o tym wie. Mianowicie, kiedy myślimy o kanale Sueskim, to zazwyczaj, może teraz przystopuję, bo chciałbym kolejny materiał z tej serii rozpocząć za dnia, kiedy będę cokolwiek widział, a jak teraz sobie pierdaczę o ciekawostkach, no to czas nie musi mi lecieć w tle, prawda? Ja sobie mogę pierdaczyć po prostu od tak, oglądając miasto takim, jakim ono jest w obecnym świecie. Tak czy inaczej, ględząc zatem dalej, jeżeli kogoś to po prostu nie fascynuje z perspektywy oglądania miasta, zawsze sobie może to zminimalizować, grać w coś, na przykład WOTA, potraktować materiał jako typowego audiologa. No wiecie, seria City Skylines zawsze taka była, że na końcu każdego odcinka po prostu ględziłem i nic nie robiłem i chcę ten właśnie pomysł, tą strukturę materiałów podtrzymać, tak więc kontynuując. No i ludziska, niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Ludzie, kiedy myślą o kanale Sueskim, najczęściej myślą o nim we współczesnym świecie. To jest kwestia XX, XXI wieku, no bo w dzisiejszym świecie ten kanał przeżywa, no może nie tyle swój renesans, bo nigdy nie przeżywał upadku, ale trzeba przyznać, że jest bardzo mocno eksploatowany, o czym wam jeszcze będę opowiadał w przyszłości. Natomiast nic bardziej mylnego, jeżeli utożsamiacie sobie kanał Sueski ze współczesnym światem, nic bardziej mylnego, bowiem do pierwszych prób przekopania się pomiędzy tymi potężnymi akwenami morskimi, pomiędzy Morzem Śródziemnym a Morzem Czerwonym, a w efekcie pomiędzy Europą a bezpośrednio Oceanem Indyjskim, czyli no, takim skrótem euroazjatyckim z perspektywy transportu, o czym rzecz jasna ludzie w antycznej Europie wiedzieć nie mogli, że tam potem to Morze Czerwone jeszcze przechodzi w ten Ocean Indyjski. O tym ludzie nie wiedzieli, ale mimo wszystko ludzi od zarania dzieje no korciło to, żeby się przekopać, żeby przekopać tą potężną pustynię saharyjską, znaczy to już taka pseudo-saharyjska, ale wiecie, ona jest saharyjska z perspektywy swojego wyglądu, dlatego że Sahara słynie z tego na świecie, że to jest jedna z niewielu pustyń takich klasycznych. My, kiedy myślimy o pustyni, to uczymy tego dzieci od najmłodszych lat życia, że kiedy myślą o pustyni, to wyobrażają sobie właśnie te piaskowe łachy, te wydmy aż po horyzont, żółciutki, bardzo drobniutki piasek, tak wygląda Sahara. Ale wbrew pozorom, tak nie wyglądają pustyni naszej planety, bo 80% pustyń nie ma na sobie piasku, tylko to są pustynie kamieniste. Tak więc Sahara jest jedną z tych niewielu pustyń, które są bardzo klimatyczne właśnie ze względu na to, że tam jest ten żółciutki piasek. I te pustynie, gdzie powstał kanał Suezki, również mają podobny charakter. Tam również ten piasek jest bardzo taki mączny, taki cieniutki, drobniutki, chciałoby się powiedzieć, wręcz taki mulisty, a i przy okazji niezwykle lotny, bardzo taki żółciutki. No piękna sprawa jednym słowem, tyle tylko, że trzeba się przez to było przekopać. I ludzi to korciło, ta koncepcja przekopania się przez tą pustynię od zarania dziejów, żeby połączyć te potężne akweny. Dopatrywano się w tym potężnych możliwości z perspektywy handlu. Antyczni, starożytni Egipcjanie chcieli połączyć zbiór kanałów bezpośrednio z samym Nilem, potem Nil połączyć praktycznie nieomal 100-kilometrowej długości kanałem z jeziorami gorzkimi, a potem odbić na południe. Ludziska, ta inwestycja była naprawdę nie do pomyślenia. Ona była na tak ogromną skalę, że to było absolutnie nie do pomyślenia dla jakichkolwiek ludów typowo europejskich. To naprawdę zatrważało swoją skalą przedsięwzięcia, przekopać się przez 100 km pustyni. Dzisiaj można się to wydawać niczym nadzwyczajnym. A 100 km to dzisiaj takie rzeczy budujemy, prawda? Ale w antycznym świecie, kiedy myśmy mieli jakieś bardzo prymitywne łopaty i kilofy, nie było żadnych maszyn, nawet parowych, a nie wspominając nawet o współczesnej mechanizacji, o fadromach, koparkach czerpakowych i tak dalej, bo dzisiaj w dobie XXI wieku, w momencie kiedy trzeba było na przykład pogłębić i poszerzyć kanał Suezki, żaden problem. Uruchomiliśmy całą naszą maszynerię XXI wieku, właśnie te koparki czerpakowe, no i one tak sobie kopały, ale nawet im to zajęło kilka lat. Natomiast w przypadku tych antycznych kanałów, które już w tamtym obszarze naszej planety powstały od zarania dziejów, praktycznie powstawały od no ponad pół tysiąca lat przed naszą erą, to wszystko musieli kopać ludzie. Dziesiątki tysięcy ludzi dzień w dzień przez dziesiątki lat. To było naprawdę przedsięwzięcie na niespotykaną, niewyobrażalną dla ówczesnego człowieka skalę.
to była skala jak najbardziej porównywalna do skali budowy piramid z Gizy. No i na czele rzecz jasna ze słynną piramidą Cheopsa. Ludziska w dzisiejszych czasach, ludzie mówią, że no rzecz jasna nie wszyscy, ale w naszej cywilizacji zdarzają się tacy oszołomi, którzy wychodzą z założenia, że piramidy to musieli być obcy, to obce cywilizacje, po prostu tego ludzie nie mogli wybudować, nie byliby w stanie, to było zbyt wielkim przedsięwzięciem na zbyt wielką skalę, aby człowiek to mógł ogarnąć, na pewno to byli jacyś kosmici, nie wiem, reptylianie, albo inne kluski spaghetti, tudzież latające fioletowe świnie z kosmosu. Ludzie wierzą w różne pierdoły. Oczywiście to wszystko jest mylnym przekonaniem. Piramidy stawiali bezpośrednio ludzie, to jest udokumentowane, mamy na to potwierdzenia archeologiczne i w związku z czym nie ma najmniejszych wątpliwości. Tak czy inaczej, gdybyśmy zakładali nawet, że piramidy były stawiane przez jakieś obce cywilizacje, to w takim razie musielibyśmy zakładać również, że bardzo wielka część innych inwestycji z antycznego świata była również realizowana przez kosmitów. Bo ludziska, no dobra, budowa piramid, spoko, ale tak jak już mówiłem, przekopanie takich kanałów, jakie istniały w ówczesnym Egipcie, również było inwestycją i przedsięwzięciem na wcale nie mniejszą skalę niż budowa samych piramid. Więc skoro zakładamy, że ludzie nie byli w stanie wybudować piramid, no to tym bardziej nie byli w stanie wykopać sobie kanałów w prostej linii przez 100 km przez pustynię. Absolutnie to było nie do pomyślenia. Skoro zakładamy, że ludzie nie byli w stanie wybudować piramid, no to tym bardziej nie byli w stanie wybudować kilkutysięcznokilometrowego muru chińskiego, bo to była inwestycja na znacznie większą i trudniejszą skalę niż same piramidy. Idąc w myśl tej zasady, nawet w samym Egipcie realizowano w antycznym świecie bardziej trudne, a i przy okazji bardziej karkołomne inwestycje niż sama budowa piramid z Gizy, o czym wam już zdaje się wspominałem. Nie pamiętam, czy na tej serii, czy na jakichś innych seriach na moim kanale, ale ja o tym już kiedyś mówiłem, chyba nawet na starym kanale w Zagrajmy w Rome Total War 1. Mówiłem o tym, że osoby, które wierzą, iż kosmici stawiali piramidy, są po prostu idiotami, za przeproszeniem, dlatego że to nie było nic trudnego z perspektywy innych potężnych inwestycji z antycznego świata, choćby wybudowania takiej latarni aleksandryjskiej. Ludziska, znacznie trudniej było postawić latarnię aleksandryjską. To było znacznie większe przedsięwzięcie architektoniczne, inżynieryjne, wymagało znacznie większego zaawansowania technologicznego i większego nakładu pracy niż stawianie piramid. Mimo wszystko, no, samej latarni aleksandryjskiej nikt nie neguje. Nigdy w życiu nie spotkałem się z osobą, która by mówiła, że latarnię aleksandryjską to kosmici musieli stawiać. Dlaczego? Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Mianowicie, latarnia aleksandryjska to była klasyczna budowla w takim typowo ludzkim ujęciu. Miała okna, miała piętra wewnątrz, pełniła określoną funkcję dla naszej cywilizacji, oświetlała drogę, wskazywała drogę statkom kupieckim i okrętom typowo, no, takim militarnym, prawda, które zmierzały w stronę Egiptu, więc ciężko by to było podpisać pod działanie jakichkolwiek kosmitów, bo żaden kosmita by takiej struktury nie budował. To musieli stawiać ludzie, bo to służyło tylko ludziom. Natomiast piramidy są bardziej tajemnicze. Piramidy są bardziej takie zagadkowe, nieodgadnione, mają taki dziwny, nietypowy kształt, a i przy okazji ich przeznaczenie, wiecie, zorientowanie z perspektywy stron świata, gwiazdozbiorów, no i te komnaty grobowe, to jest osnute taką nutką tajemnicy, niepewności, niedomówień i dlatego ludzie wymyślali na przestrzeni ostatnich wieków bajki i bajduły o tym, że to musieli kosmici wybudować. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli zakładamy, że piramidy stawiali kosmici, to tym bardziej latarnię aleksandryjską powinni oni postawić, dlatego że to było znacznie trudniejszym przedsięwzięciem. Latarnia aleksandryjska to był istny Burcz Kalifa czasu antycznej Europy, antycznego świata, no bo to już powiedzmy nie do końca Europa. To był prawdziwy Burcz Kalifa, to był najwyższy drapacz chmur ówczesnej cywilizacji ludzkiej. To było coś nie do wyobrażenia. Struktura budowlana, która miała 120 metrów wysokości, była stawiana dokładnie z takich samych bloków piaskowca jak piramidy, tylko że piramidy było znacznie łatwiej wybudować, dlatego że piramida to jest zwykła górka. To jest technologia nasypowa. Myśmy budowali sobie stromą drogę, taki podjazd na tą górkę, wtaczaliśmy tam te sanie, oczywiście w oparciu o te drewniane bale na sam szczyt tej górki, tam zdawaliśmy, zrzucaliśmy, spychaliśmy te bloki z piaskowca, no i tyle w temacie. Byliśmy w stanie usypać taką trójkątną, stożkową górkę. Natomiast w przypadku samej latarni aleksandryjskiej tak nie mogliśmy zrobić, dlatego że to była budowla. Latarnia aleksandryjska nie była zwykłą usypaną górką. Ona w środku była pusta, miała normalne pomieszczenia użytkowe, a na zewnątrz to była stworzona ze ścieżki
ścian pionowych o wysokości 120 metrów. Ludziska, wyobraźcie sobie, jaką inżynierią musieli dysponować antyczni Egipcjanie, żeby przetransportować blok piaskowca o wadze nieomal tony pionowo w górę na 120 metrów. Uwierzcie mi na słowo, to wymagało znacznie większego zachodu i rozwoju technologicznego niż budowa samych piramid. Dokładnie tak samo było z kanałami antycznymi. Musicie bowiem wiedzieć, że do budowy pierwszych kanałów w tamtym rejonie świata doszło już praktycznie nieomal 600 lat przed naszą erą. Już wtedy faraonowie egipscy zlecali budowę tych kanałów, one były stawiane dziesiątki lat, były budowane przez dziesiątki tysięcy ludzi, no i rzeczywiście to było ogromne przedsięwzięcie na niespotykaną skalę. Co warto zauważyć, ostatecznie Egipcjanom, co ciekawe, się nie udało. To po prostu ich przerosło. To było zbyt wielką skalą przedsięwzięcia. Natomiast komu się udało, bo mówiłem, że przecież taki kanał już istniał kiedyś, że to nie jest domena XXI wieku. Ano udało się to roku pańskiego 522 przed naszą erą bezpośrednio Persom pod przewodnictwem króla Dariusza I. No ale dobrze, z tego co widzę, znowu nagrywam mniej więcej nieomal 40 minut, tak więc no niespecjalnie dużo zdążyłem tutaj zrobić, ale znowu odcinek taki dłuższy i myślę, że całkiem wartościowy. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych, równie epickich, a może i nawet epicksiejszych materiałach serii Zagrajmy w City Skylines. No i co? No i very bardzo хорошо. Obejrzyjmy sobie jeszcze pierdziszewo ze wszystkich możliwych stron i wariantów. Ach, ta zabudowa, te wysokościowce, jakie to jest cudowne. Rzecz jasna, drapaczy chmur w tym mieście jeszcze przybędzie, jeszcze przyjdzie ich pora. Ale no tak jak mówiłem, na razie chcę się skupić na tym kanale. W momencie, kiedy go przekopię, no to już będę wiedział, na czym stoję. Będę wiedział, gdzie ta woda mi sięga, gdzie ona się dokładnie znajduje, dokąd mogę podprowadzić linię zabudowy na północy. Dobra. No to mam nadzieję, że Wam się to podobało, piszcie co o tym myślicie. Na razie z mojej strony to tyle, widzimy się w podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć!